Na drugie wydanie Wiadomości dla Nieruchomości zapraszają Państwa Magda Nachła i Krzysztof Derdzikowski. 100% udziałów w portalu ogłoszeniowym grad.pl kupione przez Ringier Axel Springer Media. W tej samej chwili Rasm ogłosił wezwanie do zapisów na sprzedaż akcji MZN Property, wydawcy m.in. takich serwisów jak Morizon, domy.pl czy oferty.net. Co powstanie z połączonych portali? Morigradka czy Gradkozon? Znany zwolennik teorii płaskiej Ziemi, szalony Mike nie żyje. Mike zginął podczas próby udowodnienia, że nasza planeta jest płaska. Chciał polecieć tak wysoko, aby zrobić zdjęcia końca świata. Podczas startu od rakiety odczepił się spadochron, który miał umożliwić późniejsze lądowanie. Finał był tragiczny. Zamiast końca świata zobaczyliśmy koniec Mike'a. Czy to również koniec z teoriami o płaskiej Ziemi? Była pośredniczka, obecna inwestorka, Barbara Corcoran, odzyskała swoje pieniądze po tym, jak wyrachowani oszuści nakłonili księgową do przelania jej pieniędzy na swoje konto. Naciągacze utworzyli adres e-mail zbliżony do adresu asystentki Barbary, a następnie przesłali z niego fałszywe faktury za remont. Dzięki zamrożeniu transakcji przez niemiecki bank całość kwoty udało się odzyskać. Według raportu FBI suma kwot wyłudzonych w ten sposób w zeszłym roku mogła przekroczyć 60 milionów dolarów. Ktoś mi poda adres e-mail do asystentki Roberta Lewandowskiego? Polsko-australijskie konsorcjum kupuje Boomę, jedną z wiodących krakowskich grup deweloperskich. Jak poinformowała grupa deweloperska, umowy przedwstępne sprzedaży zostały już podpisane, a zakończenie transakcji planowane jest na koniec maja. Wartość transakcji przekracza kwotę 1 miliard złotych. W końcu władze Krakowa będą mogły wybrać, co ma być symbolem miasta. Smog, smog albo kangur. Od dłuższego czasu pojawiają się informacje, iż podatek katastralny ma zastąpić podatek od nieruchomości. Wprowadzenie podatku katastralnego spowodowałoby bardzo negatywne skutki dla społeczeństwa, zarówno od strony ekonomicznej, jak i własnościowej. Ministerstwo Finansów stanowczo dementuje te plotki. Przynajmniej do czasów wyborów. Pogoda. Koniec tygodnia przyniesie ochłodzenie. Kupujący mieszkania mają nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na ceny. Sprzedający podkręcają grzanie. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy ponownie.